Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichris. W dzisiejszym odcinku nieco o skarbcach. Co do nich potrzebne jest, żeby je otworzyć, jak je znaleźć, co z nich może polecieć i jakiego potomka najlepiej tutaj używać, bo jeden z nich ma specjalne umiejętności do otwierania tych sejfów. Bardzo ułatwiają otwieranie i ilość nagród, które z nich leci. W ogóle jak co potrzeba, żeby zacząć w ogóle tutaj poszukiwać? No to przede wszystkim to musimy znaleźć sobie coś, co się nazywa analizator kodu. Są trzy rodzaje, akurat mam dwa, ale to nieistotne. Analizator kodu, analizator zawierający kod, który może złamać szyfr ustanowiony przez magistrów. Można go wykorzystać tylko w zaszyfrowanych skarbcach na polach o normalnym poziomie trudności. Natomiast to może być jeszcze precyzyjny analizator kodu i ultraprecyzyjny analizator kodu. Za to, jakiego trzeba użyć, zależy od tego, jaki skarbiec znajdziemy. Bo możemy znaleźć ten zwykły, ten precyzyjny albo ten ultraprecyzyjny. I żeby go znaleźć, to przede wszystkim musimy się natknąć na początku na taką ikonkę, co oznacza, że gdzieś w pobliżu znajduje się skarbiec. Żeby to znaleźć gdzie, to musimy użyć naszego skanera. Nie wiem, jak jest na konsolach, na komputerach. Mamy to pod tabem domyślnie. O, i tu słyszymy takie pip, dobiegające z któregoś kierunku. Tutaj gdzieś jest z przodu. O, gdzieś po lewej to było. O, i jest. I mamy. To wygląda jak jakiś taki sarkofag, cybernetyczny sarkofag. Jeżeli do niego podejdziemy, to on się w ten sposób otworzy i podpowie nam, jakiego użyć tutaj analizatora. Jeśli nie mamy, no to oczywiście nie będziemy mogli tego zrobić. Użycie tego analizatora kodu rozpocznie taką mini grę. W tej mini grze trzeba trafiać w odpowiednią szczelinę. Zresztą zaraz to pokażę, jak to wygląda. I tam też jest ważne to, że raz musimy trafić to prawym albo lewym klawiszem myszy i ta mini gra pokazuje nam, którego klawisza użyć i tym musimy klikać. Jeśli tego nie zrobimy, to na dole, znaczy się nie zrobimy, na dole mamy taki pasek postępu z czasem i teraz jeżeli nie wyrobimy się w czasie, to stracimy ten analizator kodu, ale nie dostaniemy żadnej nagrody i grę będzie potrzeba powtarzać od nowa. Za wygranie tej gry, znaczy wygranie tej gry spowoduje, że dostaniemy dostęp do tego skarbca i polecą nagrody. Nagrodami są rzeczy, które są potrzebne do rozwoju badań nowych potomków, nowych broni, więc są dosyć istotne i przed ostatnim patchem, który bardzo ułatwił grę, nie oszukujmy się, niektóre rzeczy leciały tylko i wyłącznie ze skarbców, teraz mogą gdzieniegdzie polecieć też tak normalnie, więc tutaj spore ułatwienie dla osób, które nie chcą tych szukać tych skarbców, ewentualnie no, jest to za trudne albo nie mają odpowiedniego potomka. Ja go nie mam niestety też, więc te skarbce na najwyższym poziomie są naprawdę skomplikowane, żeby je otworzyć. A mówię tutaj o Enzo, to za chwilę pokażę, co on tam potrafi, co prawda tylko opis umiejętności, bo go nie mam, więc nie zaprezentuję, jak to dokładnie działa. Jeśli ktoś jest zainteresowany albo ma, to może sobie to dodatkowo sprawdzić. Natomiast teraz pokażę wam, jak wygląda ta gra. Trzymajcie kciuki, może się uda. Giereczka, prawy, lewy, lewy. Udało się. Co tu dostaliśmy? Negatywna cząsteczka jonowa. Negatywna cząsteczka jonowa, z tego co pamiętam, jest potrzebna do jakiejś broni. Chodź tu, materiale za darmowy. Powiem tu jeszcze, że otwieranie tych pojemników i znajdowanie tych tutaj rzeczy dodatkowych jest dosyć istotne na początku, dlatego że te wszystkie materiały są potrzebne, żeby wytwarzać właśnie wszelkie maści przedmioty. I omijanie tego może spowodować to, że później będziemy musieli to specjalnie teoretycznie farmić. No sporo tego tak naprawdę wpada, ale i tak może zabraknąć, albo jeżeli gdzieś tam nie skupiliśmy się na tym, to będą problemy. Wracając teraz tutaj do tych nagród i tych skarbów. No wiecie już, jak je znaleźć, jak je szukać. Podpowiem, że czasami jak będzie ta ikona, na przykład teraz, zobaczcie, ja ten skarbiec otworzyłem, go już tutaj nie ma i jest ta ikona, to jeżeli teraz spróbuję wyszukać, nie ma już żadnego dźwięku. Jeżeli tak to jest, czyli nie ma tego takiego piknięcia z kierunkiem, to możemy sobie darować poszukiwania. Musi być te
Pik, pik. Inaczej nie ma co szukać. O, tu mi się akurat odnowił. Więc mogę spróbować ponownie. Tym razem już jest tylko analizator kodu, nie ten precyzyjny. To znaczy, że jest mniejszego poziomu, będzie też mniejsza nagroda. Oczywiście jak najbardziej, czemu nie? Jedno użycie, bach. Oczywiście mniejsza nagroda. Negatywna cząsteczka jonowa, znowu coś tam poleciało. Mamy to, mamy to. Tak to wygląda. I teraz taka mała jeszcze podpowiedź, bo no, szukanie tego na mapie to w żaden sposób nam nie zaznacza, gdzie to jest, gdzie to było, ale pojawiły się już pierwsze mapy z zaznaczonym tym wszystkim. Więc jeżeli nie chce nam się w to bawić, a chcemy akurat farmić, jak najbardziej możemy to zrobić. Zaraz tu pokażę. O, mamy taką na przykład mapę. Descendant myślnik hub online. I są mapy. Proszę bardzo. Na przykład bagna. Mamy zaznaczone, gdzie znaleźć echa. Mamy, gdzie znaleźć te krypty. Przepraszam, nie krypty, tylko sarkofagi. Niech wam będzie sarkofagi. Skarbce. Gdzie znaleźć skarbce w kształcie sarkofagów. Wszystko tutaj mamy ładnie pozaznaczone, w którym miejscu tego szukać. Bardzo przydatna rzecz. Można oczywiście korzystać. Jeżeli znajdziecie jakieś inne mapy, oczywiście używajcie, to nie ma problemu. To tylko jest przykładowa. Jedna z prawdopodobnie już z wielu, które się pojawiają i będą się pojawiać. Możemy dzięki temu ułatwić sobie... A, sorry za ekran. Zaraz się pojawi na pewno z powrotem wyświetlanie. Troszkę OBS ma problemy z załapaniem tej gry, jeśli się alt-tabuje. A, jest. Tak to wygląda. I jeszcze pokażę wam, o co chodzi z tym potomkiem. Enzo. Najwspanialszy kwatermistrz. No i ten Enzo ma coś takiego jak umiejętność pasywną wspieranie strzelców. Ale ta umiejętność nie tylko przyznaje pobliskim sojusznikom wsparcie ogniowe, ale ma też taki dopisek, że gdy Enzo rozbraja zaszyfrowany skarbiec, zwiększają się jego efektywność i nagrody. Z tą efektywnością chodzi o to, że tak jak ja na początku otwierałem pierwszy skarbiec i on miał tam kilka tych zakładek, tak jakby, nie wiem, czy poziomów raczej, o, poziomów tego szyfrowania, musiałem kilka razy to przechodzić, bodajże cztery, to tak jak za drugim razem podeszłem i był tym niższego poziomu, to musiałem to zrobić już tylko dwa razy. I Enzo ma coś takiego, że właśnie zmniejsza nam ten poziom skomplikowania. Gdybym Enzo to próbował otworzyć za pierwszym razem, to już za pierwszym razem byłyby tylko prawdopodobnie dwa do kliknięcia i te obszary, gdzie trzeba kliknąć i ten czas byłby dużo, dużo większy. Dodatkowo efektywność się zwiększa i nagrody, które by poleciały, też mogłyby być tam dzięki niemu lepsze. Więc jeżeli macie Enzo, albo nie wiem, planujecie na przyszłość sobie odłożyć farmienie tych skarbców, to warto właśnie zastanowić sobie się nad wyfarmienie najpierw sobie tego Enzo i robienie to tą postacią. Jeżeli coś pominąłem, nie dopowiedziałem, albo macie swoje jakieś własne uwagi, jak najbardziej piszcie pod filmikiem dla siebie, dla innych. Jeśli coś jest niejasne, zadawajcie pytania. Może ktoś odpowie, jeśli ja też nie będę na przykład wiedział. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Udanej i przyjemnej farmy.